Pracowicie rozpoczął się piątek dla służb. Na jednym z ostrowieckich skrzyżowań doszło do wypadku. O 6.30 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło zgłoszenie o kolizji drogowej dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła i Sienińskiej. W kolizji uczestniczyły Audi i Skoda Octavia. W samochodach podróżowało 4 osoby, z czego 3 osoby potrzebują udzielenia pomocy medycznej. Osoby znajdowały się poza pojazdami, na poboczu. Także działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, w tym jednemu dziecku. 3 osoby zostały zabrane do szpitala. Także nasze działania polegały tylko na tych czynnościach. Okoliczności wypadku bada policja.